jestem na Okęciu i lecę na Seszele. Zabieram Was ze sobą, jadę na wolontariat. Potem Wam opowiem na pewno nieco więcej. I teraz pierwszy przystanek to Dubaj. Jestem mega ekscytowana. Jestem w Dubaju i znajduję się w bardzo dziwnej przestrzeni, gdzie muszę sobie czekać na swój lot. Słuchajcie, jest jakaś 11:30 i mam tutaj jakieś spokojne 2 godziny. I chciałam tylko powiedzieć, że to jest taki vlog, który ja traktuję jak taką moją pamiątkę, zupełnie na spontanie, urywki z tych 2 tygodni. O ile wszystko idzie zgodnie z planem, bo tydzień temu widzieliście film, który opowiada o tym, jak wygląda taki dzień na wolontariacie, a to są takie zbitki randomowych klipów. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że miałam taką dziwną sytuację w samolocie, że dostałam to danie, które Wam pokazałam, ponieważ w ogóle obsługa nie wiedziała, że mam wegańską dietę, więc na szybko mi załatwili jakieś curry i ugryzłam coś, co wydawało mi się, że będzie tofu, ale byłam mocno podejrzliwa. Smakowało mi jak ser, więc to wyplułam i zapytałam tę babkę, czy na pewno to jest wegańskie. Ona, no, że to jest wegetariańskie, to jest z serem i ze śmietaną, więc tyle było z mojego jedzenia. No, ale ogarnęli mi 2 sałatki, więc ogólnie to nie narzekam. Także będę sobie teraz nie wiem kompletnie co robić i dam Wam znać, jak dolecę na Seszele, albo coś ciekawego może się wydarzy w międzyczasie w samolocie. Nie wiem, kto z Was był w Dubaju, ale ja jestem tutaj w takiej ogrodzonej przestrzeni. Można się położyć, można sobie popracować, można coś zjeść. No fajnie. Słuchajcie, propsy za rzeczy w szkle. Dużo wody kokosowej, pokazuję Wam dalej. Jesus, to jest maksymalnie drogo. Słuchajcie, kanapka kosztuje 10 dolarów. Taka brecia, co kosztuje nam 4 funty. Uwaga, uwaga, mleko migdałowe, mleko nerkowcowe, miliony jakichś takich wegańskich przekąsek. Znowu woda kokosowa. Słuchajcie, idziemy dalej. Teraz będzie hit, czekolada super taka z górnej półki, którą kojarzę z kanału Mimi Icon i jakieś zarąbiste przekąski. No ale mówię, ceny są po prostu kosmiczne. A lotnisko tętnie życiem, pierwsza w nocy, pozdro. A to, moi drodzy, jest prawdziwa zmiana Beyond Burger na lotnisku w Dubaju. Dziękuję. Ale mam dla Was tip życia. Słuchajcie, kupiłam sobie wodę kokosową w sklepie, a nie w kafejce. W sklepie kosztowała mnie 11 w lokalnej walucie. To 1/3, czyli podzielić na 3, to będzie no, prawie 4 dolary. Natomiast wszędzie indziej kosztuje minimum 24. To jest szklana. Życie. Samolot jest praktycznie. Będę drzemać. Może będzie jakiś ekstra Właśnie odjeżdża najlepszy kierowca świata, słuchajcie, aż nie mogłam nagrywać. Pozdrawiam. Najpiękniejszy początek dnia. Dobra, kochani, oto room tour. Mój dom na chwilę, mam nawet kuchnię. Mam taras. Nie będę tego otwierać na razie. Tam jest widok na plażę. Jest łazienka duża, z dużym prysznicem. Tak to wygląda z tej strony. Fajny jest sufit. Dziwimy trochę, że nie ma moskitiery. A nie, tu jest moskitiera. Spoko. No, to ja biorę prysznic, kochani, i jak się ogarnę, to idziemy coś pozwiedzać. Wyszłam z mieszkania, to jest pierwsza rzecz, jaką zobaczyłam. Witamy na Seszelach. Kupiłam sobie właśnie owocki tutaj. Idę na plażę i zaraz Wam pokażę. Zresztą możecie zajrzeć tutaj w owoce. Pierwszy posiłek, kochani, raczej przekąska, czyli papaja, banan i jakieś kulki Ewy Chodakowskiej. No, a widoczek generalnie jest taki, z czym się ręce trzęsą. Za chwilę idę się spotkać z ludźmi z mojej ekipy wolontariuszy, więc pewnie będę mega się wykorzyć i nic nie nagram. Zresztą pokażę mój widok, bo może to jedno, ale raj to drugie.
Siedzimy sobie na plaży, słuchajcie. Państwo poszli się kąpać. A ja mam taki widok. Wszyscy robią foty. Pozdrawiam. I'm just filming. On it, on it. Śniadanko, moi drodzy. Cudownie. Kochani, powoli uciekam. Chciałam powiedzieć, że zrobiłam sobie kanapkę na białym toście z rozmaślonym bananem posypaną moimi orzechami. Lifehacki. Kawka jest pyszna. Lecę na zbiórkę. I nie wiem, kiedy się do was odezwa, to się będzie działo. Pochwalę się, właśnie rozłupałam orzecha, może wam pokażę, jak wygląda ten proces. Ale teraz mogę sobie zjadać. You get there. The reward is worth it. Nie no, generalnie fajnie, fajnie. We need to stop at the ranger station to pick up some more flower sacks that they have on the way. So, yay! Idziemy sobie, słuchajcie, kłódką, Boże, ewidentnie jestem zmęczona, kładką przez piękny las. Ha! Gotcha. I w ogóle fajnie to wygląda. Are you gonna roll it right away or first put the filling in? Nice. Got some falafel, got a salad. I thought it wouldn't be possible after the rain, but you're doing a good job. It's not burning yet. Let's see, looking good. Zjedliśmy pierwszego kofera, pojechaliśmy do złego kofera. Więc teraz będziemy jechać na drugą stronę wyspy, bo tak właśnie zorganizowane są bookingi przez telefon na Seychelles. A to jest Ola. Cześć!
go in. Ta-da. Sorry. Bathroom. Better than the... Is there breakfast? No? Okay, that's our living room. Another entry. Good. No, don't worry. Nice. How's the kitchen? Nice. It's the fact that they have so many nice plant milks. And all the peanut butters. That's all. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, moi drodzy, ale to jest hit. Kurde hit. Okay, this is too good. Woohoo! I can't believe I'm doing this straight through the puddle. Oh my god, wait. Whoa, that's way too bright, but so worth it. Whoa, oops. Nice. So, VIP. Yeah. Just for Z menus. Do you want to get my nice meal in the chair? Yes. Ta-da. Wybawienie jest tutaj. Kokosy, kokosy. Słuchajcie, właśnie się zorientowałam, że przez większość czasu miałam włączony jakiś dziwny filtr tutaj, więc widzieliście możliwe niektóre widoki w bardzo dziwny, przekontrastowiony sposób. Natomiast ja właśnie przechadzam się po dżungli koło plaży i jest po prostu pięknie. Trochę powiem wam, że temperatura daje w kość, ale to jest nasz ostatni dzień, bo byliśmy tutaj od piątku do dzisiaj, do niedzieli i teraz wracam jeszcze na 5 dni do naszej bazy i w sobotę już wyjeżdżam, także ostatnie chwile tutaj w cywilizacji. Look at this. No, tak się nazywa cywilizacja, moi drodzy. Nice. Nie dość, że złapaliśmy stopa, to jeszcze mamy kombuczy ze sklepu. No życie. Ale mnie to bawi! To poświęcenie! Jejku, jak pięknie! Wow! Wow! Oficjalnie najpiękniejszy obiad w moim życiu. Zrobiłyśmy, słuchajcie, ziemniaczki pire z sałatką na kolację. That's where we're going. Boom, boom, boom. Oh my god! Oh well. It's like tiny poop. Thank you.
I'm recording now. Oh my god! They grabbed two. I started filming. Well done. Najważniejszy zabytek miasta, wieża wielkości znaku drogowego Pozdro. Ale zajebiste są przyprawy. Chyba kupię taką esencję. Kochani, zostałam sama. Jestem w stolicy, mam lot dopiero o nocy, więc chodzę teraz jeszcze, szukam jakichś pamiątek. Byłam na kawce i będę powoli jechała na lotnisko. Kuchał wielki plecak. Nie polecam. Ale delektuję się ostatnimi chwilami, bo jutro 8 stopni w Polsce. Tu mamy jakąś galerię sztuki z monumentem, a tu inny majestatyczny budynek. Słuchajcie, wybaczcie moją ignorancję, ale podejdziemy bliżej. Nadal nie wiem, co to jest, ale może jakieś Muzeum Narodowe? I wszystko jasne. Biblioteka Narodowa. Zestawienie na dzisiaj z najgorszym widokiem najbliższe 3 godzinki. 1000 lat później w końcu zasrane czeki.